Kontestacja i relacja spod Sejmu, gdzie odbywa się kilka manifestacji, ale główną manifestacją jest Marsz Równości. To nie jest w ogóle manifestacja, to jest jakiś marsz. Mówią ludzie, że wszyscy są równi, co właśnie to nie jest do końca prawda, ale chyba chodzi o to, żeby nie bić geja i lesbijki. Za to, że jest gejem i lesbijką, ani w ogóle za nic. Ja nie wiem, o co im chodzi, bo dopiero przyszedłem, ale pierwsze, co się rzuca w oczy, to policja z całego kraju przyjechała odwiedzić Warszawę, pokazać, że jesteśmy tu, pilnujemy, to dla was ludzie, kochamy was, bądźcie z nami. Przy okazji gdzieś ktoś strzela, gdzie w ogóle jest jakoś dziwnie mało ludzi. Właściwie to jest tak, że wow, shotguny mają, no ładnie, że na jednego gościa, który obserwuje, przypada gdzieś z 15 policjantów chyba. Czekaj, gładkolufowe mają. Gładkolufowe, powiadasz? Tak. Z gotowymi do strzału, gumowymi kulkami, które na pewno bardzo przyjemnie się czuje jak ten, bo to taki kontakt władzy ze społeczeństwem potem jest. Zawsze bliskość większa, człowiek czuje się dobrze. To idziemy zobaczyć z bliska, może można nas przepuszczać. Chodź, idziemy. To jest piknik. Czekaj, może coś nagramy, nie? No, okej, okay. Człowiek się czuje jak na grze w Counter-Strike'a. Po prostu jeden wielki Counter-Strike. Ja się boję, ja nie wiem, co ten... Wow, okej, okay. Jeszcze... Mijał nas burmistrz Ursynowa. Mijał nas burmistrz Ursynowa, który nie wiem po co przyjechał, bo nie mówił. Będzie kandydatem na prezydenta. Nie no, mam trochę mi jest żal tych chłopców, bo siedzą ubrani. 25 stopni, oni są w tak ubrani bardzo ciepło, że jakby było minus 20, to by im zimno nie było. Więc są w coraz gorszym nastroju zapewne. Podobno lecą butelki i lecą petardy. Od tych bardzo kulturalnych, pełnych, godnych szacunku, miłych chłopców. Ale bardzo mało ten. Osób jest. Bardzo mało osób jest. Lecą petardy chyba od Wszechpolskie bardziej, nie? Ja nic nie wiem. Ja tu tylko stoję i kręcę. Może to są butelki z lemoniadą. O, jest butelka, rzeczywiście, mieli rację. Chodzimy sobie po butelkach, pokaż butelkę. Tu. Butelka. Butelka rzucona przed Młodzież Wszechpolską. Dla Radia Kontestacja mówił Martin Lechowicz. Idziemy dalej. Byliśmy, jesteśmy, będziemy, zakceptuj to. Nie, taki nie, mały, nie, nie, rachityczny. Daj, pokaż dziewczynę. Ale ona jest strasznie taka... No to pokaż, że to jest mały, rachityczny i pełen goryczy napis. Pani, która nie uśmiecha się przez pół życia i chce pokazać, jak to fajnie jest być innym. No trochę nie wyszło. Nie. Antyreklama, tak? Antyreklama, pani jako antyreklama. Ale ona, oj, ma cały zestaw taki. Ale to jest przynajmniej pani. Ci z drugiej strony nawet tam kobiet nie ma, zdaje się. Tam są sami, ale panowie. Wiesz co, ona ma to agresywni. Ona ma podbite oczy, a przynajmniej takie mocno sine. Nie, ona rano, wiesz, wstała późno, wczoraj robili takie tak, before party. Tak, tak. Dobra, no chodź teraz z tej strony. Dobra, to jest ciekawsze. Szczęście, nieszczęście. Dobra, tu się nic nie dzieje, oni są jacyś, nic nie robią. Tu się coś dzieje i widzimy tak, jedna flaga biało-czerwona, druga flaga biało-czerwona, trzecia flaga zielona. Strasznie dużo zielonych. Nie wiem dlaczego zielonych jest więcej niż biało-czerwonych. Zielone flagi oznaczają, zabijemy was wszystkich, bo jesteście inni. Mają tam napisane hasła Bóg, honor, ojczyzna oraz zabić geja. Nie bądź taki okrutny. No dobrze, nie wiem, co tam jest napisane. No jest właśnie, napisane... no więc młodzież... nie zachowujmy się jak nie mainstreamowy. Oj, to był żarcik. Ze wszystkich se jaja robię. Młodzież Wszechpolska mają napisane na biało-czerwonej fladze. Młodzież jest czarno na białym, a Wszechpolska na czerwonym, bo to się z krwią bardziej kojarzy. I to, że ta Wszechpolska taka krwista, taka spływająca krwią. No, siedzą, stoją właściwie... zadowoleni są, bo nie mają włosów. Jeden pan się właśnie po łysinie ładnie głaska. Przed nim stoi pan, który ma kask na głowie, taki jak ja tutaj trzymam w ręce, motorowy trochę bardziej, tylko z lepszą szybką niż ja. No i tak sobie stoją, właściwie nudzi im się też. Mieli nadzieję, że będą dymy, a tu żadnych dymów nie ma, chyba że ktoś sam jakiegoś puści. Oprócz tego co jakiś czas ktoś krzyczy coś przez megafon, ale co krzyczą, to ja nie wiem, bo krzyczą... co to było? To się nazywa podobno petarda. Oj, to dobrze, bo już myślałem, że nie żyje. A w Polsce to się nazywa petarda demonstracyjna. To bardzo głośna ona jest ta petarda. Demonstruje przywiązanie do przywiązania. Bardzo dobra jest ta petarda. Dużo dymu robi. Ale nie widzę dymu. A to tam była. Oj, tam petardę puścili do ten... Co? Kto nie skacze za platformą prawdopodobnie. Kto nie coś tam za platformą. Także, o, to...
W Polsce jest obecnie bardzo jasny podział, albo się jest za Platformą, albo się jest za PiS-em i w ogóle nie da się być innym inaczej, bo to jest tak jakby... Tak samo jak są dwie płci, kobieta, mężczyzna, to tak samo wszyscy się dzielą na PO i Platformę i tak. A teraz pielgrzymka idących czwórkami prosto do manifestacji, czwórkami szli chłopcy z, nie wiem skąd oni są, z całej Polski, ubrani w bardzo ładne czarne, ja wiem co to są, kubraczki, takie kamizelki eleganckie, modę, pokazują modę obecnie obowiązującą policji specjalnej. O, zbieram się. I teraz znów się włączyła do zabawy młodzież różna taka, wszechpolska czy coś. I tak jak mówiłem, wśród nich nie ma kobiet. Czy widzisz jakieś kobiety? Ja widzę. Widzę, ale dziewczyny, oni są tak kulturalnie, że dziewczyny są tutaj stały, poza kordonem ich dziewczyny. Tu było tak ze 30 osób. No tak. Wszystkie takie ładne blondynki, prosto z osiedla. No ja ich nie widziałem, musiałem szybko iść. Było 30 ładnych dziewczyn. Uciekły już teraz. Myślisz, że one? Od nich, tak? Kto wie? No nawet młodzież wszechpolska może mieć dziewczynę przecież. Aczkolwiek ja nie wiem, jaka dziewczyna by chciała agresywnego, łysego człowieka, który no, ani nie zarobi w życiu, nie ma firmy, wykształcenia średnio też tak z tym chyba. Chociaż nie wiem, może myślisz, że to są wykształceni ludzie z biznesami? Myślę, że teraz jest tak wiele szkół, że oni są na pewno na studiach. Na studiach to tak, ja mówiłem, że wykształceni, a nie że po studiach. Ale tutaj się właściwie nic więcej nie dzieje. Czekamy na pierwszą krew. Uciekli. Ci policjanci są bardzo znudzeni i bardzo mają nieprzyjemny nastrój. Widać po twarzach, że chcieliby komuś przypieprzyć za to, że muszą tutaj stać zamiast siedzieć w domu. I ja się im wcale nie dziwię. Inną trasą idą. Trasa została zmieniona podobno, skąd ty to wiesz? No bo widzę, że idą inną trasą, bo zawrócili, ale jest ich strasznie mało. A idą inną trasą, bo musieliby przejść, idąc poprzednią zarejestrowaną, musieliby przejść koło tej sympatycznej polskiej młodzieży, a chyba nie chcą. Okej, to idziemy teraz za nimi. Młodzież żegnamy tradycyjnym chwała. Ewentualnie hańba. Hańba. Dobranoc. O, ale krzyczy. Balona znalazłem. Nie wiem co to znaczy. Niemiecki czy co? Volkspartiet napisane. Poleciał, ale lata fajnie. Może jakaś. Pan dziadek z brodą, nie zauważyłeś, dostał w głowę trochę tym balonem, ale zupełnie się nie przejął. No. Zobaczymy, kto tam jest w tym. Gdzie ty mówisz, że ten goły poseł ma być? No powinien być na którejś platformie tańczyć. No to jedziemy, zobaczymy. Uwaga, platforma balonikowa i nie ma tam gołych ludzi. Druga platforma też nie ma. W ogóle nigdzie nie ma. A przed nami autobus z napisami I'm a free bitch baby, z napisami Who is the boss now? Who is the boss now? I oni są bossy, czyli młodzież siedząca sobie i grająca i nic ciekawego, w sumie szokującego za bardzo tam nie ma. Nikt nigdy nie uprawia seksu, nikt nie całuje się publicznie, tylko skaczą i skaczą, i tańczą, i się śmieją, i faktycznie jest dosyć wesoło, bym powiedział. Także pogłoski o tym, że tu wszyscy kopulują ze sobą, okazały się niepotwierdzone, niestety. Muszę tutaj rozczarować wszystkich, którzy mieli nadzieję, że będzie jedna wielka orgia, że będą goli panowie z innymi gołymi panami kopulować. Te wszystkie pogłoski okazały się niestety nieprawdziwe, ależ mi przykro. Jestem niestety, no Niemiec, bardzo mi smutno, telewizja. Bo Niemcy są. Tak. Niemcy też chcą sfilmować jakąś kopulację na żywo, ale no nie ma, ani za grosz kopulacji nie ma, nawet golizny nie ma, w ogóle nic nie ma. Tutaj nie ma kto nawet zrobić porządnie manifestacji gojowskiej, żeby zbulwersować kogoś. Nie ma czym zbulwersować normalnie już, no. Znaczy jest czym. Tu wystarczy byle co zrobić, żeby zbulwersować, a nikomu się nie chce nawet bulwersować. Taki jest naród po prostu leniwy. Nawet się nikomu nie chce pokazać za przeproszeniem członka. I pokazać, jest mój gejowski członek, będę go nosił na wierzchu. Nie,
Nie ma takich ludzi. Nie ma. Być może zasłuchali się w głos z radia na M i stwierdzili, że nie róbmy tutaj obciachu, nie będziemy pokazywać członków, bo jeszcze powiedzą, że jesteśmy źli. A tak, to powiedzą, że jesteśmy dobrzy. Bo właściwie jest, tak naprawdę jedyne, co tu jest, to są ludzie, którzy sobie chodzą. Większość z nich ma miny ani to szczęśliwe, ani nieszczęśliwe. Trzymają sobie baloniki, gadają sobie, idą sobie, spacerują sobie, normalnie jak na Bielanach w niedzielę z rodziną czy coś. Także nic ciekawego się nie dzieje. Transparenty są jakieś mikro, w ogóle co to jest? Jakieś miniaturyzacja czy co? Transparent jest takiej wielkości. O, odtąd dotąd. Taki, nie wiem, 15 cm i napisane równe prawa to nie przywileje. Tak nieśmiało. Równe prawa, jakby coś co złego to nie my. To nie, to są my, chcemy trochę praw, ale przepraszamy. Nie ma nas tutaj, nic nie robimy z tego, nie? No i jeszcze drugi transparent, znowu mikrotransparent. Byliśmy, jesteśmy, będziemy, zaakceptuj to. O, to nasza znajoma, to ta sama smutna dziewczyna, która mnie coraz bardziej fascynuje. Dlaczego ona taka smutna? Idzie w wesołym, kolorowym marszu. O, już opuściła teraz ten plakat i idzie taka biedna. Nie, ktoś jej coś musiał zrobić, to nie jest dobra reklama, to jest bardzo przykre. No i co? Baloniki! Ej, cześć! No i to jest nasza kontestatorka, chodź! Hej, to Gabi, tak. I idziesz w marszu czy przeciwko? Z marszem. Fajny, nie? Nie wiem. Znaczy ci, co przemawiali, to gadali czasami straszne bzdury. Także nie wiem. Jeden mówił, że to nie jest mniejszość, drugi, że mniejszość musi walczyć o swoje prawa. Także trochę się rozmijają, ale fajnie jest. Fajni ludzie. Wolę być z nimi niż z tamtymi. I to jest dobre podsumowanie. Tam są agresywni i smutni, nie? Tak, są bardzo agresywni. Zresztą jechałam metrem, to jakieś wybuchy były i okrzyki Legia, także... No. Dobra, dzięki. No to zapraszam do warszawskiego kontestklubu. Mamy spotkania co tydzień o 18:00. Na Facebooku jest nogu, wszystko podane na kilka dni przed. Mamy dziewczyny też. Mamy. Mamy dwie dziewczyny, ja i... Ale jakie? To jest szefowa. Tak, jestem szefową kontestklubu. Zapraszam. Okej, okay, no to pa. Cześć. Tak, a tymczasem manifestacja przeszła zupełnie bez zmian. No, a na samym końcu zamykający pochód idzie papież! Jedynie słuszny papież, bo w Polsce jest tylko jeden papież i mówi: otwórzcie drzwi Chrystusowi, mówi. Co ty na to? Tutaj operator jest bardzo konserwatywny, więc jestem ciekawy, co powie na to. No, modlić się można wszędzie. A, powiedział. I napisał i tak: współczujemy niepełnosprawnym! No. I ja idzie nie chciałbym, to jest jakiś osobny transparent. To jest kontrmanifestacja, składa się 10 osób, aż 10 osób idzie. 10 osób chce pokazać to zdrowie rodziny i mówi, że bądźcie coś tam z wiarą i współczujmy im. 10 osób. Ludzie, 10 osób. No, więc to niedobrze. Bardzo kulturalnie idą. To idą właśnie za bardzo kulturalnie, w ogóle nie widać, że idą. I tacy biednie trochę idą, także smutno mi po tej... Nie narzekaj, nie narzekaj. Nie narzekam wcale, ale jestem zdziwiony, czy to nie jest dziwne? Jestem zdziwiony, że jest tak mało osób. No ja też jestem zdziwiony, że jest 10 osób tylko, wiosących transparent do Bogu. Nie, na demonstracji, że jest mało. No, na demonstracji bywało więcej. Gdyby nie mieli tych platform samochodowych, to by ten marsz bardzo jakby ubogo wyglądał. No i podsumowaniem tego jest, że lepiej być z nimi niż z tamtymi. I to niestety jest prawda, choćbym nie wiem, jak bardzo sympatyzował z moralnością, poglądami prawicowymi i tak dalej. Trzeba przyznać, że tamci są bardzo odpychający, a ci są bardzo sympatyczni. I wcale nie ma żadnych takich efektów, że robią bydło. No nie robią bydło. Niestety. Wypłaty prezerwatywy i lubrykanty. Platformę współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.